Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło dzisiaj do Państwa przyjść, dosłownie, z takim tematem lotniczo-medycznym na sam początek. Może zacznijmy od tego, żebyśmy się przedstawili. Ja nazywam się Ewa Stawiarska, nie jestem lotnikiem, ale też na L, czyli jestem lekarką. Prywatnie troszeczkę prowadzę sobie taki medyczny profil w mediach społecznościowych. No i prywatnie też jestem związana z tym oto tu panem i stąd wzięłam się tutaj dzisiaj na lotniczym szkoleniu. Kuba, teraz ty. Natomiast ja nazywam się Jakub Poświata, na co dzień jestem ratownikiem medycznym. Jeżdżę karetką sobie po mieście stołecznym Warszawa. Dodatkowo latam sobie śmigłowcami, dodatkowo pracuję w GSA Aviation jako specjalista do spraw szkoleń. I dzisiaj powiemy trochę na temat tego, dlaczego czasami góra myli nam się z dołem, prawo, z lewu i tak dalej, i tak dalej. Prezentację mamy podzieloną na dwie części, część medyczna, część lotnicza, z racji, że Ewa więcej czasu spędziła nad książkami z fizjologii, z anatomii, ona przejmie część medyczną, ja część lotniczą. Okay. Zostawiam Cię, Kuba, z dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, Kobe Bryant, postać, której, przepraszam, postać, której nie trzeba raczej większości z nas przedstawiać. Amerykański koszykarz, urodzony w 1978 roku, całą swoją karierę zawodową spędził w drużynie Los Angeles Lakers. Wielokrotny reprezentant tej drużyny, właśnie tak jak wspomniałem, dodatkowo drużyny narodowej USA. Wielokrotny reprezentant Igrzysk Olimpijskich. Niestety. 26 stycznia 2020 roku Kobe Bryant w wieku 41 lat zginął w katastrofie śmigłowca Sikorski S-76 o znakach rejestracyjnych November 72 Echo X-Ray w kalifornijskim Calabasas. Razem w tym śmigłowcu zginęło z nim 9 innych osób, w tym jego 13-letnia córka. Jak to wyglądało? Śmigłowiec November 72 Echo X-Ray wyprodukowany został w 1991 roku. Pierwsze lata swojej służby spędził w rządowej agencji, niestety nie pamiętam nazwy w tej chwili. Następnie został kupiony przez firmę Island Express, lokalny przewoźnik lotniczy. Pilotem tego śmigłowca był 50-letni Ira Zobayan, lotnik z nalotem ponad 8000 godzin. Był głównym pilotem tejże firmy oraz instruktorem na śmigłowcu S-72. Kobe był wielokrotnie pasażerem Iry Zobayana, podobnie zresztą jak inne gwiazdy, czy to z świata sportu, czy z innych dziedzin show biznesu, ponieważ ta linia lotnicza była bardzo popularna w tym środowisku. Relacja pomiędzy pilotem Zobayanem a pomiędzy Kobe Bryantem była określona jako przyjacielska i to między innymi też było rozpatrywane w kwestii przyczyn ewentualnej katastrofy, ewentualnego wypadku. Okej, okay. Kobe przybył na lotnisko imienia Johna Wayne'a w hrabstwie Orange w godzinach rannych. Start nastąpił o godzinie 9.06 czasu lokalnego. Lot był zaplanowany na, według przepisów VFR. Pogoda w momencie startu wynosiła 8 km widzialności i pułap około 1300 feet, czyli generalnie dobrze warunki były do startu jak najbardziej wystarczające. I tak, na mapie widać, linia czerwona to jest trasa lotu, w prawym dolnym rogu lotnisko Johna Wayne'a, start wzdłuż wybrzeża zachodniego Stanów Zjednoczonych, przelot przez dwie strefy, czyli tą niebieską lotnisko Burbank, przestrzeń klasy powietrzna C, następnie lotnisko Venice, klasa D, zielone pole i dalej miejsce już niestety samego zdarzenia. Warto na tym etapie wspomnieć, że pole niebieskie to jest pasmo górskie. Ok, w trakcie lotu pilot zaobserwował, że warunki pogodowe zaczynają się drastycznie zmieniać ze względu na to, że były to góry, wiadomo, w górach pogoda bardzo szybko i gwałtownie potrafi się zmieniać, niski poziom chmur, a więc pilot ze względu na znajomość terenu oraz to, że często daną trasą latał, ostatni raz dzień wcześniej poprosił o warunki VFR spec, czyli swojego rodzaju umowę pomiędzy kontrolą a pilotem, że ja tam jestem, wiem co robić i pozwól mi lecieć.
I teraz tak, przed wlotem w tą przestrzeń klasy C w lotniska Burbank pilot musiał jeszcze wykonać holding z tego względu, że pierwszeństwo miał tam pilot, który, samolot, który akurat lądował. A więc ten czas został dodatkowo w jakiś sposób wydłużony, w którym ta pogoda zaczęła się pogarszać. Ale pilot uzyskał zgodę na lot VFR Spec i od tej pory leciał wysokością około 570 feet nad poziomem gruntu. W pewnym momencie, ze względu na coraz bardziej pogarszające się warunki lotu, pilot wyraził chęć wznoszenia się na wysokość 4000 feet ponad nisko wiszące chmury. I tak, po przekroczeniu 1600 feet i jednej minucie lotu, kontroler, który obsługiwał dany lot, zauważył, że śmigłowiec gwałtownie opada i w pewnym momencie znika z radaru. W tym momencie zaczęły do służb ratunkowych wpływać zgłoszenia, że na wzgórzach w okolicy miejscowości Calabasas góry uderzył śmigłowiec, który wyleciał z chmur. Służby ratunkowe pojawiły się, powiadomione, przepraszam, zostały około godziny 10. I tak jak już wspomniałem, w wypadku zginęło 9 osób, czyli wszystkie osoby będące na pokładzie tego śmigłowca. Po śledztwie przeprowadzonym przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu zostało jako przyczynę tego zdarzenia wskazane nieumyślne wejście w warunki IMC, skutkujące dezorientacją przestrzenną i utratą kontroli nad maszyną. No właśnie, słuchajcie, mamy pilota z total time'em 8000 godzin, z uprawnieniami do lotu ifrowymi, śmigłowcem przeznaczonym do lotów i certyfikowanym do lotów ifrowych, wyposażony w system TAFS. No właśnie, co się stało? I w tym momencie oddaję już głos Ewie. Tak jest. No dobra. Zacznijmy od tego, co to są zmysły i po co my je w ogóle mamy i ile ich mamy. Mamy ich 5. Niektórzy twierdzą, że kobiety mają 6, zwłaszcza jak mężczyźni idą gdzieś z kolegami na piwo. No ale trzymajmy się tego, że mamy ich 5. Są nam potrzebne do tego, żeby odbierać to, co się dzieje wokół nas, żebyśmy trafnie oceniali sytuację, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, jak się dzieje i żebyśmy na to mogli zareagować. Czy możemy na nich polegać? No generalnie po to są, żeby na nich polegać, ale czy zawsze? Co jeśli je tracimy? Co jeśli nie widzimy, nie słyszymy, nie czujemy? No smak i zapach akurat w lotnictwie może jest mniej przydatne, ale jednak, co jeżeli ich nie mamy? Na czym my możemy tak naprawdę polegać? Skąd wiemy, jakie jest nasze położenie podczas lotu? Tutaj na prezentacji zestawiłam przyrządy, które możemy kontrolować wzrokowo w śmigłowcu i w samolocie podobnie. I obok jest takie śmieszne coś, co przedstawia nasze ucho wewnętrzne. To jest nasz narząd nie tylko odpowiedzialny za słuch, ale także za równowagę i położenie w przestrzeni, zarówno położenie całego ciała, jak i położenie poszczególnych części naszego ciała, gdzie jest nasza ręka, noga i w jakim na przykład zakręcie się znajdujemy. Tutaj macie Państwo przedstawione całe ucho, tak żeby sobie zobaczyć, jak to tak naprawdę na przekroju wygląda. Mamy ucho zewnętrzne, mamy ucho środkowe, które odpowiada tylko za słyszenie i później mamy ucho wewnętrzne. Tutaj ci, którzy są z nami stacjonarnie, widzą to tutaj dokładnie. Tutaj mamy ślimaka, czyli tą część odpowiedzialną za słyszenie i tutaj mamy układ przedsionkowy, czyli to, co odpowiada właśnie za odczuwanie położenia. Tutaj jest dokładniej to wszystko przedstawione. To, o czym dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć, to są przede wszystkim kanały półkoliste. Mamy ich 3, tutaj je Państwo widzicie. One są położone pod kątem 90 stopni do siebie nawzajem. Każdy odpowiada za inną oś przechylenia. Jeden odpowiada za ruch w tą stronę, drugi w tą i trzeci w ten sposób. One są zbudowane w taki sposób, że w środku nich mamy taki płyn, endolimfę oraz takie specjalne komórki włosowate, które są w niej zanurzone. Pod wpływem tego, że na przykład zmieniamy położenie głowy, przesuwa się ta kostna część, ta obudowa, natomiast endolimfa jako płyn no, zostaje trochę w tyle i musi nadrobić. Przesuwając się stopniowo tak, żeby nadrobić, przesuwa nam też te komórki włosowate, które z kolei przesyłają sygnał nerwowy o tym, że zmienia się nasze położenie.
To, co jest bardzo ważne w przypadku lotnictwa, to to, że po około 10, 20 do 30 sekund, po 30 sekundach, ten płyn nadąża za całą resztą, więc subiektywne nasze odczucie tego, że się poruszamy, znika. I nagle znajdujemy się w sytuacji takiej, że my cały czas jesteśmy na przykład w zakręcie, ale my tego nie czujemy, ponieważ nasza endolimfa nadrobiła tutaj z kanałami tymi półkolistymi. Więc zmysły zdecydowanie zawodzą i to, o czym w lataniu trzeba pamiętać, to są takie iluzje. Przede wszystkim podstawowa to jest the lens, czyli właśnie wchodzimy w zakręt, on trwa sobie jakiś czas, my nie czujemy tego, że on trwa. Subiektywnie poprawiamy się na fotelu w taki sposób, że my siedzimy krzywo, ale nam się wydaje, że siedzimy bardzo prosto i w ogóle, że nasz śmigłowiec, nasz samolot lecą prosto i równo. To, co jest ważne, to to, żeby właśnie wtedy skontrolować sobie przyrządy, ponieważ to one tylko są nam w stanie pokazać, że mamy do czynienia z iluzją. Tutaj macie Państwo właśnie narysowane, jak to wygląda. Człowiek odczuwa to subiektywnie, jemu się wydaje, że leci prosto i równo, a w rzeczywistości ten horyzont wygląda w taki sposób. Kolejne to iluzja skręcenia w przeciwnym kierunku i chodzi tutaj o coś takiego, że kiedy lecimy sobie w długim zakręcie w jedną stronę, jesteśmy przyzwyczajeni, czyli już nie odczuwamy tego subiektywnego ruchu i wracamy do położenia tego pierwotnego, czyli wracamy ze skrętu na przykład w lewo do prostego i poziomego, nasze ciało odczuwa to jako skręt w przeciwną stronę. Czyli nagle nam się wydaje, że my skręcamy w prawo i automatycznie chcemy skorygować i znowu odbić w lewo. I tutaj jest coś takiego jak graveyard dive, jest też graveyard spiral, czyli w momencie, kiedy my chcemy to wyprostować, a tak naprawdę wracamy do tego, co było, możemy wejść w taki niekontrolowany zakręt i spowodować nurkowanie w dół po łuku. Jest też takie złudzenie Coriolisa, to jest wtedy, kiedy w ustabilizowanym zakręcie pilot szybko przekręca głowę, wykonuje gwałtowny ruch głową, na przykład chce coś sprawdzić, sięga po mapę i tak dalej. Wtedy robimy to pod takim różnym kątem, bo to nie chodzi o zwrot w jedną stronę, tak? Tylko o jakiś taki skośny do tyłu. Wtedy aż dwa kanały półkoliste, czyli w dwóch różnych płaszczyznach, otrzymują informację, że coś się dzieje, jest jakiś ruch i wywołuje to tak duże złudzenie ruchu, na przykład obrotowego albo tego, że śmigłowiec czy samolot się przetoczy, że nasza reakcja jest bardzo gwałtowna, przynajmniej chce być bardzo gwałtowna, jeżeli tego nie skorygujemy i no, może być niestety tragiczna. Tak tutaj śledczy po zbadaniu sprawy Kobe'ego Bryanta stwierdzili, że to właśnie coś takiego miało miejsce. Jak możemy uniknąć takiego zjawiska, tej dezorientacji? Przede wszystkim musimy uczyć pilotów tego, że muszą korygować to wszystko wzrokowo. Jeżeli nie mamy widzialności, nie widzimy, co się dzieje za oknami śmigłowca czy samolotu, używajmy przyrządów. To są nasze oczy i tym musimy korygować. Po drugie, trening, czyli im więcej razy będziemy poddani takim iluzjom i będziemy świadomi, że to są iluzje, będziemy wiedzieli, kiedy mogą nastąpić i jak one wyglądają, jak nasze ciało je odczuwa, tym łatwiej będzie nam w przyszłości, w prawdziwych takich warunkach, w prawdziwym niebezpieczeństwie je skorygować. I teraz razem z Kubą chcemy pokazać tutaj fragment serialu Katastrofy w przestworzach, który bardzo ładnie pokaże to, o czym mówiliśmy, czyli zobaczycie Państwo, jak duże mogą być te złudzenia i jak bardzo czasami nie można polegać na swoich zmysłach. I co? Kuba, coś chciałbyś dodać jeszcze? Tak, ja muszę zrobić jeszcze małe podsumowanie tych naszych słów. No, jak mieliście okazję zauważyć, nie wcale tak trudno jest spowodować sytuację, żeby góra pomyliła nam się z dołem, żebyśmy wykonali ostry skręt w dół i w prawo w tym naszym przypadku, i co niestety może być tragiczne w skutkach.
Oczywiście największą chyba rolę w tym wszystkim będzie grała prewencja, czyli przede wszystkim dobrze przygotujmy się do lotu, unikajmy w miarę możliwości oczywiście wejścia w te warunki IMC. Wiem, że dzisiaj Arek Choiński prowadzi wykład na temat niezamierzonego wejścia w warunki IMC, więc tam bardzo dokładnie na pewno Arek poruszy ten temat. My tylko trochę to, że tak powiem, macniemy, więc na pewno unikajmy tego, gdy już wlecimy w takie warunki, to nie starajmy się wykonywać jakichś dziwnych manewrów, skupmy się, weźmy głęboki oddech, spójrzmy na przyrządy, bo to one tak naprawdę w tym sytuacji będą miały rację, to one nie będą powodowały nam jakiegoś złudzenia i to one będą miały rację. I chyba tyle, tak? No i przede wszystkim... Bezpiecznie latajmy. Tak, bądźmy bezpieczni. Dziękujemy bardzo, bardzo nam było miło, że mogliśmy być tutaj z Państwem.